poprzednim odcinku. Dobra, Hiro. Zobacz, zobacz konto, stary. Czekaj, co? Kasa powinna już dojść. Czekaj, sprawdzam. Jest! Widzimy się potem. My wracamy. To tu? Tak, no wiesz, ja już... Było bardzo miło dzisiaj, ale ja już może pójdę, dobra? Dobrze, tu mieszkasz, tak? Tak, to też. No to do pracy nie masz daleko. No to dlatego potrzebuję ciebie, krętacza osiedlowego, żeby kurde dotrzymać tego. Bracie, to wchodzisz to czy nie, cholera? Wchodzę, ale nie, proszę mi żadnych podróży tutaj nie zsyłać. Ja to sam załatwię, ty mnie o tą ręką. Buduj z nimi, póki się nie skapną, że umowa jest. Mają sprzęt. Cześć mordy, z tej strony Kalu, witam was serdecznie w kolejnym odcinku GTA 5 Prawdziwe Życie na moim kanale. Witam z Vincentem, tym razem jest Akiro. Stwierdziłem, że przywitamy się z Winem, bo dawno się w sumie z Winem nie witaliśmy. A i tak Akiro na pewno dużo dzisiaj zobaczycie. Widzowie, fajnie was widzieć, fajnie was słyszeć. I co, jutro pewnie pogromcy mitów. Zobaczymy, jak się weekend zakończy. Lub, nie będę obiecywał, ale możliwe, że w niedzielę albo w poniedziałek będzie kolejny perzet. Nie wiem jeszcze, na pewno na społeczności dowiecie się, w któryś z tych dni powinno się udać, proszę państwa. Wbiliście 30 koła lajków, więc w kolejnym odcinku Perzeta będą pozdrowienia od samego Franklina Clintona. Będzie nam też miło, jak zostawicie lajki po prostu, niekoniecznie jak są jakieś fajne pozdrowienia lub nie, po prostu doceniając naszą pracę, bardzo dziękujemy. Więc jak cieszysz się, że weekend jest, widzu, zostaw łapkę, a na pewno będzie co oglądać ten weekend. No, przypominam, że pogromcy mitów wrócili i wiele osób pisze, że po prostu fajnie, fajnie, bo cały czas jest dużo mitów do sprawdzenia, więc mordo, sprawdzaj kolejny odcineczek. Ucieczkę będziemy też kończyć w przyszłym tygodniu z chłopakami, ponieważ Shio wraca do pełnej formy, proszę państwa. Ten gość wraca na YouTube'a, chyba mogę już o tym powiedzieć, więc będzie dużo nowości, w ogóle świeżości związanego z Shio i z Ospkiem, naszą trójką. Warto obserwować, tak? Dlaczego też kończymy ucieczkę i generalnie kończymy ten uniwersum Maćka Smęczura, Błażejka i Seriuszka? No też zobaczycie i się wszystkiego dowiecie, bo mamy fajny plan. A, i mam jeszcze dla was jedno ogłoszenie. Przerywamy na chwilę nadawanie dzisiejszego odcinka, bo mam wiadomość od sponsora dzisiejszego materiału, czyli Vinted. Proszę państwa, Kaluch jako gamer ma mnóstwo elektroniki w swoim pokoju. Mam tego tak dużo, że czasami już nie wiem, co z tym robić. Część rzeczy rozdałem swojej rodzinie, a część rzeczy dalej mam, ponieważ no, jak to bywa, czasami dary losu wpadają, czasami generalnie upgrade'uję szybko sprzęty. I co z tą elektroniką robić? Widzowie, Vinted, prosta sprawa. Możesz od teraz wystawiać elektronikę na Vinted. Tak jak ja tutaj mam na przykład pada od Xboxa, których mam 5 obecnie w domu. Więc stwierdziłem, że jak nie używam, to po co ma się kurzyć i zajmować miejsce po prostu na moim biurku. Takie rzeczy można bardzo łatwo sprzedać, a ja dzisiaj wam pokażę, jak to zrobić. Sam proces wystawiania przedmiotów jest banalnie prosty i możecie go zrobić bez dodatkowych opłat. Dodajecie zdjęcia, dodajecie kategorię, ustalacie cenę i w zasadzie gotowe. Wasz produkt jest widoczny. Możesz wystawiać konsole, akcesoria do konsol, sprzęt audio, który również mam i który również widnieje na moim Vinted, moi drodzy, i wiele, wiele więcej fajnych elektronicznych przedmiotów. A jeśli nie jesteś pewien co do autentyczności i działania niektórych sprzętów, to mam jeszcze coś dla ciebie. Możesz skorzystać z opcji weryfikacji elektroniki, gdzie grupa specjalistów przyjrzy się, sprawdzi, czy produkt po prostu spełnia wymagania i czy bezpiecznie możesz go zakupić. Jest to opcja płatna, dodatkowa, ale jeśli chcesz mieć pewność, że kupujesz legitny produkt, warto z tego skorzystać po prostu. Jak widzicie, na moim profilu znajduje się kilka sprzętów, ale też sukcesywnie będę dodawał wam moje bluzy, bo na niektóre po prostu zajawa już mi zeszła. Moja przeszłość streetwearowa na pewno się tam pojawi. Jakieś fajne itemki w dobrych cenach będziecie mogli wyrwać, więc sprawdzajcie koniecznie. No i przy okazji pozbędę się troszkę miejsca w szafie i na moim biurku. A to jest naprawdę, widzowie, game changer. Więc ty, byku, jak masz dużo itemów, których po prostu nie używasz, czy to elektroniki, czy to ciuchów, sprawdź koniecznie Vinted, sprawdź link w opisie, załóż sobie, byczku, konto i zacznij sprzedawać. Nie dość, że proficik w postaci kaski, to jeszcze no, pozbywasz się po prostu nieużywanych rzeczy. Idealny deal. Proszę państwa, zapraszam na mój Vinted. Czuję się trochę jak Wiki, bo Wiki często na Vinted coś sprzedaje, więc zapraszam na mój Vinted. Tam znajdziecie oczywiście wszystkie te itemki, które tu widzicie. No i co, widzowie?
Tyle, wracamy do odcinka. Tyle zagłoszeń parafialnych, wiem, że dużo osób ogląda tę serię, dlatego też chciałem się z wami podzielić tyloma informacjami różnymi, fajnie, ale teraz już skupiamy się na perzecie, proszę państwa. Vincent Phelps, pisaliście, że fajnie by było, jakby ten chłop, moi drodzy, ogarnął troszeczkę czasu z dziećmi. Nie tylko praca, a teraz z racji tego, że nie mamy żadnych zleceń, Morgan cały czas jest na wolnym, tylko pani Madeline przychodzi do pracy, to ja po prostu do niej zadzwonię i powiem jej, żeby dzisiaj sobie zrobiła wolne, bo my z dziećmi jedziemy na wycieczkę. Ma fajny pomysł Vincent, zresztą zobaczycie. Dobrze, do panny Madeline najpierw telefon. Dzisiaj trochę musimy podzwonić. Halo? Halo. Cześć Madeline, tu Vincent Phelps. Cześć Vincent. Słuchaj, pewnie jesteś w pracy, zgadza się? Mhm, właśnie tutaj niedawno weszłam, a co się dzieje? Wiesz co, to wolne dzisiaj sobie rób, bo mnie i Morgana dziś nie będzie. Ja dzieci zabieram na taki jednodniową wycieczkę, natomiast no Morgan coś tam pewnie, wiesz, dalej ma jakieś problemy, bo go dalej w robocie nie ma. Więc po prostu zrób sobie wolne, dobrze? No tutaj ogarnę, zamknę, no i wtedy dziękuję wtedy bardzo za możliwość. No to my dziękujemy, że jesteś rzetelna i przychodzisz do pracy, słuchaj. Jak wrócę, no to pewnie będzie sporo roboty, też musimy zrekrutować kogoś, więc ewentualnie podbij to ogłoszenie o nowych pracowników i będę wdzięczny bardzo. Tak, właśnie miałam zamiar to zrobić. Dobra, no to miłego wtedy tam na tym wyjeździe, ja tutaj się wszystkim zajmę, się nie stresuj. Dzięki wielkie, dziękujemy ci bardzo. W imieniu Morgana również. Wszystkiego dobrego. Nie ma sprawy, to moja praca. No, trzymaj pa, pa. Się. Pa, pa. Dobra, widzowie, elegancko. Młoda jest w robocie. No, Vincent nie wie, że u Boba Kensingtona, ale do młodej też musimy zadzwonić, żeby się dowiedzieć, kiedy wraca, bo Vincent ma tu halloweenowy mudzik trochę, tak? Trzeba by dom udekorować jakimiś, widzowie, pumpkinami. Halo? Cześć, tato. Cześć, ja widzę cię. Jesteś tam? No, jestem, ciebie też nie widzę, co tam? Słuchaj, za ile ty wrócisz z roboty? No właśnie miałam wychodzić. Dobra, dziecko, to słuchaj. Jedź ostrożnie do domu, to po pierwsze. Po drugie. Tak. Nie ma tam gdzieś w okolicach jakiejś dyni? Albo farmy dyni? Przecież jesteś na wsi. Mogłabyś przywieźć do domu, byśmy coś udekorowali. Właśnie to widziałam, żeby stawili tutaj nieopodal, więc no, mogę kupić. No to kup jak możesz, przywieź i przyjeżdżaj do domu. Mam coś fajnego dzisiaj. Mam nadzieję, że nie jesteś umówiona z nikim wieczorem. Nie jestem z nikim umówiona. No dobra. No to trafiłaś. Co? No to słuchaj. Czekam na ciebie. Michael, wiesz kiedy będzie, czy nie wiesz? Nie wiem, nie gadałam z nim. Dobra. Ale to chyba za niedługo powinien wrócić. Okej. Okay. To czekam, ostrożnie jedź. Dobra. Pa. Pa, pa. Dobry, Vincent, dobry ojciec dzisiaj, no. Faktycznie, przydałoby się udekorować ten dom. O! O! Cześć, cześć. Syn marnotrawny powrócił. Marnotrawny? Czemu? Tak. Na zewnątrz chodź. Zrobimy ojcowskie sprawdzenie. Będzie ryska, za każdą ryskę $100 w plecy jesteś. Tato, przecież to mój samochód. Ale ty dalej jesteś moim synem, nie zapominajmy. Nawet. No właśnie z menu wróciłem i od popaku. No, to wiesz co? Przeparkuj, bo jeszcze jeden samochód zaraz podjedzie. Jaki jeszcze jeden samochód? No, twojej siostry. To? Jak to co? Moja siostra ma samochód? Ta, elektryczny. Dobra. Ta. Ale to nie żart. Masz, widzę polewkę z elektrycznych samochodów, tak? Znaczy, no w sumie to tak, wiesz, trochę tak, taki troszeczkę, no, wiesz, damski. Widzisz, to mówisz, że to ja boomer jestem, zamknięta głowa, a jednak młodzież też zamknięta na nowoczesną technologię. No jak to kto, no twój ojciec, no kto? No właśnie. Dobra, czekaj, wyjmuję rzeczy, a co tam pisałeś, że masz coś? Na wycieczkę jedziemy dzisiaj. Jaką hiking wycieczkę? Po górach i nie tylko. Gotowy? Znaczy gotowy, no gotowy, nie gotowy, no masz przyjechać. Znaczy masz jechać. Pojedziesz? Pojadę, jasne. No i klasa. Tylko trzeba się przygotować, plecaki przyszły, bo zamówiłem. Resztę to się ubierz tak, żebyś w góry. Na kilka dni, tak? Nie, no, dziś jedziemy, jutro wieczorem wracamy, taki jest plan. A, dobra, okej, jasne. Szybki trip, bo ja też mam robotę, a fajnie by było się rozerwać, co ty myślisz? Jasne, no fajnie w sumie, miło. No, już się cieszę, słuchaj. Zaraz młoda przyjedzie, za jakąś godzinę zrobię obiad i zjemy i będziemy ruszać. Dobra, okay? Dobra, jasne. To ja rozpakowuję rzeczy. Działaj. Kurde, jaki miły ojciec, widzowie. To jest dzisiaj naprawdę... Głodnemu chleb na myśli. Vincent widział przed chwilą tu, sami widzieliście kogo. Ale oczywiście ta osoba tu
nie było tej osoby, tak? Ale fail. Widzowie, jeszcze jeden telefon muszę wykonać do Altruist Campu, do którego pojedziemy. Halo? Halo? Dzień dobry, Vincent Phelps, Altruist Camp? Dodzwonił się pan do Altruist Camp, dokładnie tak. Super. Jednego w swoim rodzaju obozu górskiego. Tak, słyszałem, że teraz na Halloween macie specjalne też różne aktywności, wie pan, ja bym troszkę dzieci postraszył. Chcielibyśmy się do państwa wybrać, czy wolny nocleg jakiś z dzisiaj na jutro byłby? Znajdzie się. Dobrze. Ze śniadaniem wliczonym w cenę by się przydało, bo będziemy rano wyruszać pewnie na hiking. Dla trzech osób. Dwójka dzieci i jeden dorosły, proszę pana. To znaczy to już prawie dorosłe dzieci. Jaka cena? Będzie to $200 od osoby za dziecko i $300 za pana. Dobra, czyli 700, tak? Ze śniadaniem. Dokładnie, tak. No i super, proszę pana. Będziemy wyruszać za jakieś 2 godziny. Dobrze, w takim razie do zobaczenia. Z okolic Los Santos, super. Jak pana zwą? Przygotujcie się, Richard. Dobrze, panie Richard, to się zgłoszę do pana. Proszę się przygotować na najlepszą przygodę w swoim życiu. Dziękuję, do zobaczenia. Do zobaczenia. Zowie, jest takie miejsce, gdzie straszą na Halloween ponoć. Zobaczymy, czy dzieci się coś przestraszą i czy fajnie w ogóle spędzimy czas. Wydaje mi się, że będzie fajnie. Widzowie, zobaczmy co u innych postaci. Vincent robi obiad i wyruszamy na wycieczkę. No i witam z młodym milionerem. Widzowie, ja nie będę długo stał na mieście, bo szkoda kusić losu. Wysiadłem tylko, żeby się przywitać. Akiro też wcale nie rzucającą się w oczy bluzę dzisiaj ubrał, ale ten gość ma wywalone. Jest w drodze do swojego salonu, żeby się... To znaczy salonu, magazynu, żeby się rozliczyć oczywiście z naszym kurierem. No i co? Mamy 5 baniek. Pisaliście mnóstwo komentarzy, jak te pieniądze zdywersyfikować. Trudne słowo, ale już wam wytłumaczę, o co chodzi. Czyli rozbić, rozłożyć na różne inwestycje. No tutaj, moi drodzy, trzeba te kasy też jakoś przeprać. No ostatnio ten temat dosyć modny w internecie. Jak sobie z tym Akiro poradzi? Dobre pytanie, bo bardzo łatwo wpaść w takiej sytuacji. A trzeba, widzowie, pewnie korzystać z fejkowej tożsamości, którą przecież Akiro ma, żeby to wszystko jakoś poprzepychać, nie? No nie jest to proste na pewno, ale myślę, że ten chłop, widzowie, da sobie radę. No gdzie ty moje biuro jest? A to jest obok huty tam, po drugiej stronie. Śmigniemy torami, no przecież tylko Akiro może takie rzeczy robić, widzowie. Pisaliście, kup auto do akcji, właśnie to dzisiaj zamierzam zrobić. Kup nowe miejsca pod firmę, to zamierzam zrobić. Kup jakieś nieruchomości, to zamierzam zrobić, widzowie, gdzie naprawdę na zakupy jedziemy. Mając taki kapitał, 5 milionów 102 tysiące dolarów, widzowie, można naprawdę góry przenosić. Och, tylko dobrze to trzeba rozłożyć, a pomnożymy ten kwit po prostu razy kilka. Wszystko się, widzowie, wczoraj udało. Bryson, nie wiem czy jest, nie ma go chyba z nim. Niech wchodzi do środka, niech nie czeka, widzowie, bo tutaj wiecie. Miejsce może być riskie, aczkolwiek na razie nikt go nie odkrył, co jest na pewno dobrym znakiem, nie? A Kiro, widzowie, zaraz po jakieś chainy musi lecieć, po nowe ciuchy, będzie tego trochę, nie? Jesteś wielki, stary. Chodź tu, kurde, niech cię uściskam. Pięknie. Stary, easy, stary. Wypłaciłem 700 dla ciebie. Stary, mam takich 7, po 100 tysięcy, proszę bardzo. Odkładaj tu na stół, wyjmujemy to, stary. No i co, kurde, bezproblemowo przeszło? Kto to w ogóle kupił, ten samochód? No, nie wiem, jakiś, kurde, młodzieniec. Młodzieniec? To zaufany człowiek, no. Brysona. Wyglądał na jakieś 25 lat? Takało. Co ty gadasz? No dobra, ale miałeś opaskę i wszystko, nie? A. Dobra. Widzowie, żeby formalności stało się zadość, 700 tysięcy, tyle się umówiliśmy z nim, tyle mu też przekazuję, tylko muszę stanąć przy nim, tak technicznie. Dobra, czekajcie. 700, no sporo, mogłem się dogadać na 500. W ogóle pisaliście, widzowie, że... Weź kaluch, zorganizuj teraz triadę i ukradnij samochód, który dostarczyliście i który kupił ten 25-latek, jak się dowiadujemy. Widzowie, no co wy gadacie? Przecież to jest zaufany człowiek Brysona, takich rzeczy się nie robi. To ja rozumiem, że tutaj jest czasem fikcja i rzeczy się dzieją takie, wiecie, mocno naciągane, ale bez przesady, kraść auto komuś, od którego dostaliśmy pieniądze, no straszna lipa. Nawet dla Akiro byłoby to mocno niemoralne, nie? Mordo, będą kolejne zlecenia, ale musimy tak, muszę tak kasę jakoś, wiesz co, rozpłynnić, nie? Nie wiem jeszcze jak, nie chcę, żeby się ktokolwiek dowiedział. Wiemy, ja i ty. I proszę cię, cholera, żebyś się nie wysprzęglił, rozumiesz? Proszę cię, stary. Twój ojciec był świetnym człowiekiem. Bądź taki świetny jak on, proszę. Nie wygadaj się triadzie nikomu, nie? Nikt ma nie wiedzieć, nawet Kasuki, nawet Scarlett, nawet żadna dziewczyna. Ja muszę te pieniądze jakoś rozbić. Nie wiem jak, stary. Trzeba coś kupić. Może inwestycje? Nie wiem, złoto inwestuj. No tak, tylko że
stary, no to są pieniądze, wiesz co? Brudne. Brudne, no. Najpierw trzeba je przeprać jakoś. Jak masz jakiś pomysł, to też dawaj, no. Myślałem, żeby, nie wiem, może biuro jakieś zmienić. Tylko wiesz, no ja sam nie mam głowy do tego, to jest najgorsze. Że przydałby mi się ktoś, kto by to ogarnął, no ale nie chcę nikomu też mówić, bo im większej ilości osób powiem, tym większe ryzyko. Nie, może w auto inwestuj? Nie wiem, stary. Auto chciałem kupić, nie wiem gdzie nawet, stary. Nie wiem co, że ja mam używać, no przypał, powiem ci, masakra. Na początku, to schowaj to gdzieś, kurde, to 5 bani, no, to no mordo, no chciałbym, no mam to w bagażniku Supry teraz. Ty to pomieściłeś, tak? Dobra, pomóż mi to wyładować tutaj, zostawimy to wszystko tu. Masz klucze, nie? Tak. Widzowie, trzeba to przykitrać. Może po to prostu tych skrytek? Tak. One są blokowane kodem, więc masz rację. Widzowie, ja tutaj złożę, myślę, spokojnie z dwie bańki. Dwa, raz, dwa. Trzy, cztery, pięć, sześć. 2 miliony tutaj do skrytki wkładam. Dobra, come on. O, fuck. Daj mi się pokazać, okej? No, okej. Hej. Co tu chciałaś? No, co chciałam, no przecież to jest, wiesz, jestem tutaj księgową, a co robicie? Nic. Na co masz tą bagaż? Nic. Kierowca, co ukrywasz? Nic? Nie wydaje mi się, że tam jest nic. Dobra, chodź na szluga, chodź na papieros. Dobra, widzowie, to będzie prawdziwy test dla Kasuki. Jeśli ona nie wysprzęgli się, to znaczy, że jest godna zaufania, naprawdę. Dobra, to co zaraz usłyszysz, jak tylko wygadasz szefowi, to naprawdę zrywam z tobą jakiekolwiek kontakty. Mhm, słucham. Gruba akcja, pamiętasz Torreadora? No, to auto, które się nie znalazło, pamiętam. Znalazło się, było w innej odnodze tunelu. Aha, i ty wiedziałeś o nim? Tak. Ale Torreadora już nie ma, a jest 5 baniek. A ty jesteś sprytniejszy niż myślałam, Akira. Czyli powiedz mi, co zrobiłeś z Torreadorem? Sprzedałem, no. Sprzedałeś co? I pieniądze są twoje. A. Są moje, znalezione, nie kradzione. Akira, no... Co? Nie wiem, co mam ci na to powiedzieć. Jak? Dobra, myślałem, że gorzej zareagujesz, nie jest źle. Ale pewnie szef i cała triada by byli wściekli. Scar, wszyscy. Jean. No, ja też trochę... No ale wiesz, te pieniądze to... Czekaj, co? Ty mogą... też? Byłabym zdenerwowana, gdybym nie myślała racjonalnie. No to jaki masz pomysł? Na co masz zamiar zrobić z tymi pieniędzmi? Nie chyba wiem, jakoś inwestować, ukryć. Tak? Właśnie w tym jest sęk, że ja potrafię kraść, cholera, ale nie potrafię inwestować, no. W sumie dobrze może, że wiesz i potrzebuję pomocy. Musisz mi pomóc, jak jakoś... coś baniek, ogarnąć. No, to... no 5 baniek, no 500 już wziął Hikaru za transport, on też wie jako jedyny. 500 tysięcy? No 500 tysięcy, a drugie 500 wziął Bryson za ogarnięcie kontaktu. No i teraz tak, mam 4 bańki do rozdysponowania. Nie wiem, w co inwestować, chciałbym kupić auto, chciałbym kupić jakiś nowy warsztat, wiesz, o co chodzi. Pomóż mi, ty się znasz na tym. No załatwię ci, ale chyba wiesz, że nie będziesz to robić pod nazwiskiem Akiro Yamamoto. No wiem, no jakiegoś słupa mi ogarni, kogoś, kto wiesz, kto się tym... jakąś lewą firmę załóżmy coś. Musimy przeprać to się, no. Znaleźć ci kryjówkę, auto, wszystko, tak? Od nowa? Nie, no... auto... ja bym chciał kupić, tylko nie wiem gdzie, jakie są zaufane salony, to raz. Chciałbym kupić na pewno, wiesz, jakiś nowy warsztat, no ten jest za mały. Mogłabyś się rozejrzeć, czy coś nie jest na sprzedaż. No i nie wiem w co resztę, no zawsze słyszałem od jakichś ziomali, że mówili, hej, inwestuj w nieruchomości, to się opyla, więc nie wiem, co ty sądzisz? No moim zdaniem oczywiście, że musisz to zainwestować w swoją firmę, bo ci się to, wiesz, zwróci szybko. Tylko mówię, że nie masz jakichś fałszywych danych, informacji? Mam. Jak się nazywasz? Antony Hess. Taką mam lewą tożsamość. Mam dowód, mam wszystko pod tony. No to dzisiaj nazywasz się Antony Hess. Serio? Tak to działa? No, jeśli chcesz, żeby szybko się wydało, że masz 4 miliony, no to lepiej tak. No właśnie. Dobra, a wiesz, gdzie ja mogę kupić samochód jakiś? Chciałbym już to jak najszybciej wydać. Wiesz, jak mnie kusi cholera, ma mieć tyle kasy na koncie? Nie. Co? Rozplanować. No dobra, no ale chciałbym sobie chociaż auto kupić na akcję, nie wiem, na cokolwiek, no. Daj mi się pocieszyć tym sianem. Pocieszysz, ale najpierw inwestycja. No to rozkmin inwestycje i daj mi znać, gdzie mogę kupić kuźwa samochód. Deluxe? Ja może wiem. Premium Deluxe, czy co? Czy są jakieś salony, które macie na godne zaufanie? Może ty, Hikaru, będziesz wiedział. Samochód jakiś stary bym chciał kupić, tak żeby, wiesz, przypału nie było. Pewnie ty od ojca coś kojarzysz. Gdzie można kupić jakąś furę? Nie wiem, coś tam słyszałem, że na tej Tokio coś tam jest. Tokio Neo? No, tam jakiś premium jest, nie wiem, stara, albo tam możesz pojechać, sprawdzić. Mhm.
Słyszałeś o tym Tokio Neo. Tam ta Krystal zarządza. A teraz Krystal jest deal, pewnie wiesz. No to tam jedź. Raczej ci sprzedają dobrą furę, no. Ale nie żałuj. No... Nie będę żałował. Nie po to... A, nadstawiamy karku. W sumie Hikaru nadstawia, ale ja jestem mózgiem tej operacji, nie? Kasuki, poogarniaj proszę cię papiery i weź proszę, poszukaj, nie wiem, czegoś na sprzedaż. Jakiegoś magazynu dużego. Poza miastem, gdziekolwiek. Jakieś nieruchomości. Dasz radę? Tak, tak. Dobra, sobie. Słuchajcie, tylko my w trójkę wiemy o tym, co się dzieje. Wiecie, że to ja to biorę na siebie. Gdyby ktoś was kiedyś przycisnął, to jest tylko i wyłącznie mój pomysł. Wtedy ja odpowiem za swoje czyny. Pewnie mnie szef kropnie. Okej? Okay? Nie, kropnie. Okej. Okay. Mamy deala, proszę was. Tak. Hikaru, jak coś kupię, to przyjadę na detailing. A ty Kasuki, proszę ja się poogarnij. Okej? Okay? Ja będę na afterlife. Dobra. Nie zawiedź mnie. Nie wygadaj tego nikomu, spokojnie. Proszę. Dobrze, Kiro. O, zobaczymy. Ja pierniczę. Faktycznie na Tokio Neo, widzowie, jest autentycznie salon. I wiem, że moi deweloperzy tam naprawili wjazd, więc chętnie bym tam się skopsnął i zobaczył, czy są tam jakieś fury po prostu. No mamy trochę kasy, więc stać nas można powiedzieć na każdy samochód w tym mieście. No może poza Torreadorem, nie? Ale dobrze, kurde, kłamstwo ma krótkie nogi, widzowie, zapamiętajcie to. Tak, jak taką puentę życiową i zobaczymy, czy to kłamstwo długo potrwa w triadzie. No a Kiro jest spryciarz, ale zobaczymy, jak to będzie, prawda? Na razie jedziemy kupić furkę. Ja pierniczę, zakupy! Dobrze, podoba mi się, widzowie. Nie zawsze strzelanie w triadzie, aczkolwiek pewnie nie znając życie dzisiaj jakieś strzelanie będzie, bo to w triadzie zawsze coś jest. Ale, żeby sobie tak skopsnąć się na zakupy, szkoda tylko, że nie jest to legitna kasa, bo tak no, Akiro mógłby wziąć ziomali, ludzi z triady. Natomiast no, jedzie, po prostu jedzie, nie? Widzowie, jest problem, bo mieliśmy teraz siąść do nagrywania perspektywy Boba, ale od wielu, wielu minut nie jesteśmy w stanie połączyć się z serwerem. Jak już się łączymy, mamy ogromne pakiet losty, czyli DDoSy, bomby, sami nie wiemy co się dzieje tak naprawdę. Jak widzicie, mam tych PL-ów 35%, a przy 10% już laguje. Jak jest ekipa? Lipa, nie? Nie da się wyjść. Ale jest pani lipa. No. 35 i to wcale. No tragicznie jest. Bardzo późno też jest. Tak, jest też bardzo późno, późna godzina. Jutro część ekipowiczów, większość idzie do szkoły, więc tylko chcieliśmy dać znać, że niestety dzisiaj perspektywa Boba się nie pojawi ze względu na problemy techniczne. Macie Akiro, macie Vincenta, na szczęście ich zdążyliśmy nagrać. Bob będzie w kolejnym odcinku. Co jeszcze powiemy? Co chcecie powiedzieć na koniec? Zdarza się najlepszy. Dlaczego żaba skacze? Jest, jak jest. Dlaczego? Dlaczego żeby skacze? No, także tyle, a teraz wracamy do odcinka, żeby lecieć z kolejnymi bohaterami. Dobry obiad był? Szykuj się. Taf. Czekamy na młodą i będziemy jechać. O Wilku, mowa. Witaj. To gdzie dynię? Kupiłeś dynię? No właśnie, w tym jest problem, że nie ma dyni. Czemu? Wszyscy wykupili. Tak no się rzucili sezon. Na te dynie. Dobra, walić te dynię, ja chcę zobaczyć ten samochód. Czekajcie. No co? Syna. No, powiem szczerze, zgrabniejsza niż twoja. No, ale wiesz ty co? Ale elektryczna, no nie ma tutaj co do gadania, po prostu, no nie ma co do gadania. No zobaczymy, kto będzie chciał, żeby go gdzieś wozić, jak się nie będzie. No właśnie. Jasne. No właśnie, ty jak płacisz, się rozbije, to płacisz nie będzie za kogo wozić. Płacisz za wachę, a ona nie płaci, no. Tak to działa. To jak hybryda, to możesz jeździć tak i tak. Nieważne, młoda damo, Chloe. Tak, to. Plecak mam survivalowy, bo jedziemy na wyprawę. Trzeba trochę się rozruszać, na wycieczkę. Jednodniówka, jutro wracamy wieczorem. Czekamy na ciebie, Michael, bierz już torbę, Michael jest gotowy, jedziemy autem. Jasne, moim. Dobra, to ja idę się spakować. No, fajnie, myślałem, że powiesz, tato, nigdzie nie jadę, tato, nie chce mi nie się... Nie no, nie chcę mi się, a trzeba spędzić czas razem, tak? Aha, przynajmniej szczera do bólu jesteś, czekam w aucie na was. Widzowie, dzieci niby nie chcą, ale wyobraźcie sobie początek sezonu i próbę takiej wycieczki, no nie przeszłoby to, nie ma szans. Teraz? Ta relacja z dzieciakami jest na dużo wyższym poziomie. To jest bardzo ważne, nie? A Vincentowi też oczywiście reset głowy się przyda. O, weź nie trąb! Tato, uspokój się. Chodź dalej. Sąsiedzi słyszał. Sąsiedzi. Rozmawiałeś sąsiedzi. Chociaż z sąsiadem tutaj? Ja to mam ich w dupie. Przepraszam, że tak brzydko mówię dzieci, ale... Coś w tym jest. Nie mam ochoty się z nim integrować jakoś. Ale co w ogóle napakowałeś za tych plecaków, że one tak... Kanapki z kotletem kupiłem, zrobiłem. Kanapki z kotletem? No i z pomidorem.
A co? Zobaczymy, no, jak zgłodniejecie w nocy. O, to nie jest taki, nie jedziemy do hotelu, dzieci, żeby było jasne. Ze mną... A jaka ugotowałeś? Ja wam pokażę, jak ja biwakowałem za młodu. Jak byłem w twoim wieku, Michael, to raz, że miałem motor, a dwa, że miałem odwagę i miałem jaja. I spaliśmy na dziko w lesie nieraz. Miałeś jaja. No, teraz widzę tego owoce, nie? No, widzisz, no właśnie, gdyby nie ja, to by ciebie nie było, dlatego miałem jaja. Prawda, Chloe? Ja się nie powiadam. Jak tam te twoje prace, co? Ile żeś dzisiaj wyskasowała? Dzisiaj dostałam 40 dolarów, tak jak sobie jestem umówiona. 300 ostatnio, 40 dzisiaj? Ja tak, opowiadałam ci sytuację, dlaczego zrobiłam te 300. No tak, a to dzisiaj się tam nic nie działo? Jakich dymów nie było? Nie, dzisiaj nie. Kurde. Twoja siostra pracuje, zarabia na życie. Zarabia na życie, a że ja nie. No, ty nie, miałeś pracy. No chwileczkę, ale koncerty to też praca. No, powiedzmy, a ile zarobisz z koncertów? 5 dych. Widzicie, jak jestem na bieżąco z zarobkami dzieci? No powiedzcie, że nie wiem, czy to dobrze. Że się na plus zmienia. A ja wiecie, ile zarobiłem? 20 tysięcy za ostatnie zlecenie. A weź. Kiedyś cię przebiję, zobacz. No i oj, życzyłbym sobie tego, bardzo bym chciał, dzieci, żeby wam wyszło w życiu. Bardziej niż mnie. A, i z dobrych wieści, spłaciłem grzywnę. Więc już teraz... To świetnie. Zaczynam zarabiać na willę z basenem dla was. Okej. Okay. Ale będzie na ciebie. A, to taka słaba willa. Dla nas. Człowieku, kiedyś umrę, to ci ją przepiszę. Mógł przepisać? O Boże. A, może zastanowię się jeszcze. Może Chloe wszystko dostanie. Aha, nie, dobra. Muszę testament napisać, kurde, przecież w takiej robocie pracuję, że nie pomyślałem o tym. No i stary już jesteś, nie? Do grobu się trzeba pakować. Dobra, mam widzowie jeszcze sporo pitosu, który będę musiał ewentualnie przełożyć. No faktycznie ta strefa wygląda inaczej, wreszcie widać, co tu jest. I tu jest ten, tutaj nawet staliśmy ostatnio. Tokyo Dealer. No dobra, ponoć zaufany salon, więc sobie zobaczymy. Jestem, przypominam, Anthony Hess, to jest moje imię i nazwisko. I tak się muszę widzowie przedstawiać też, nie? Co my tu mamy, zobaczmy. Coś fajnego i coś szybkiego trzeba będzie ogarnąć, widzowie, szybko. Bez żadnego tutaj, kurde, motor taki bym sobie może do szkoły. Dobry. Dzień dobry, pomóc czymś panu? Tak, szukam fajnego samochodu, proszę pana. Wytrzymałego, szybkiego, zgrabnego, no. Tyle macie tylko fur? No tyle na razie co widać, ale na zamówienie jak najbardziej coś ogarniemy. Tutaj nasz nowy nabytek, dzisiaj przyjechał też. Co to? BMW X6, proszę pana. To europejskie czy jakie? Europejskie, proszę pana, tylko jest jeden mały problem, jest bez blach. Cena 280 tysięcy, a co już tak od razu? Pytam, bo potrzebuję szybko samochodu. 280, 250 i biorę za 5 minut, proszę pana. No, proszę pana, nie możemy schodzić z ceny, no... Dobra, kurde. 280. Wypakuj pan ten samochód. Podpiszmy papiery. No już, no, proszę pana. Jestem zdecydowany, potrzebuję samochodu, tak? BM co? Jak to się nazywa? BMW X6 na 15 koła. Mogę zerknąć? Jasne, proszę wejść. Widzowie, jaki klasyczny przykład kogoś, kto nie miał i nagle ma i zobaczcie, co się dzieje. Ale pan tak naprawdę od razu chce? 100% pewny pan jest? Proszę pana, może nie wyglądam na kogoś, kto ma pieniądze, ale mam pieniądze. No dobrze, rozumiem. Nazywam się Anthony Hess, proszę przygotować papiery. Dobrze, zakup będzie gotówką, papiery. Gotówką płacę. Gotówką jeszcze? Kurde, dobrze. Dziwne, widzowie, co on pieprzy. Kupujemy, patrzcie. BMW X6, no dobra, w M-pakiecie. Chodzi fajnie, nie chcę im tutaj zniszczyć. Dobra, proszę pana, umowę mam gotową. Tylko jeszcze raz dopytam, jest pan pewny, bo to jest 280 tysięcy, to nie jest mało. Proszę pana, ja panu nie zaglądam do portfela. Dobra, co z tymi papierami? Gdzie to podpisuję? No tutaj w biurze, obok, ale proszę pana, jest pan pewien, to jest 280 tysięcy. Proszę pana, ja panu do portfela nie zaglądam. No dobrze, to zapraszam do biura w takim razie. Jaki hero, widzowie. Dobry. Cześć, słuchaj, bo jest taka niecodzienna sytuacja. Pan tutaj 5 minut temu wszedł do salonu i chce już kupić auto. Ale które? Jaki? Co? BMW, to białe, co dzisiaj przyszło. Ale jak? Co? No jak srak, proszę pana, no teraz samochód przyszedłem kupić, czego nie rozumiecie? Spokojnie. Pan, troszkę milaj, no. Proszę pana, zaraz te 280 wydamy konkurencji. To jest sytuacja. No rozumiem, niespotykana. No przychodzi klient, ma pieniądze, kupuje samochód. Proszę pana, potrzebuję, żebyście mi go wydali. Chcę nim wyjechać, za moment. No jasne. To
Możemy iść po... A on jest jakiś tam, wszystko ma te papiery, wszystko ma, czy tak, co? Tak, tak, to chodzi. Wszystko ma, tylko jest, proszę pana, jedyny problem. Jaki? Tak jak powiedziałem, auto przyszło nam dzisiaj, jest bez rejestracji, niezarejestrowane. Dobra, ja sobie to ogarnę. Czekaj, wyciągnę do góry. Czyli chodzi panu o tą BMW, tak? Tak. Co to, dobre to, czy nie? No, fajne, najlepsze. No, o to chodziło. Ile to koni ma? O, proszę pana, no prawie 500. Mhm. No dobra, może być. Proszę pana, pan dojedzie do Paleto, w 5 minut jeszcze zdąży wrócić. Dobra, zobaczymy. Podpisałem, Antony Has. Dobra. Dowód wam potrzebny, tak? Proszę. No, prosimy. Bardzo. No tak, no... Gotówką rozumiem, tak? Tak, idę po gotówkę. Dobra. Jasne. To my wypakujemy auto w międzyczasie. Śmiało. Ja pierniczę, widzowie, ale spontan. Muszę całą tę gotówę przenieść do tego nowego auta. Też w sumie dobra, kminie bryłę już, widzowie. Część kasy mam na koncie, więc spokojnie. Akurat starczy nam na pokrycie tego zakupu. A reszta jest na koncie, więc nie mam już więcej przy sobie. Chociaż tyle. Proszę przeliczyć. Dobra. Widzowie, 280 tysięcy. Dobra, zgadza się. W takim razie, no co, zostało mi życie do najazdy. Dzięki. Brzegiem w środku, dziękuję wam bardzo. Tak. Pan uważa, bo naprawdę to auto ma moc. Aha, dziena. Do widzenia. Nara, ej widzowie. Patrzcie, kolor felii się zmienia, albo to zależy jak światło pada chyba. Ej, trzeba na detailing od razu, raz że nie ma rejestracji z tyłu faktycznie, to trzeba chyba Hanowi rzucić, żeby trochę podboostował tę furkę, nie? Co jest? Kamerka normalnie działa z tyłu, patrzcie. Dobra, sprawdźmy jak to jeździ w ogóle. Akiro zrobił najbardziej spontaniczny zakup jaki mógł zrobić, ej. Powiem tak, trzyma się fajnie drogi. Mocno. Fajny samochód. Dużo lepiej się prowadzi niż Supra, tak szczerze. Tylko, że dobra, jazda bez rejestracji w taki sposób to jest trochę proszenie się o kłopoty. Ale to jest Akiro, widzowie, on ma w to wywalone. Zresztą jak widać. Ło, dobra. Drive-nish, patrz to, człowieku. Wyobraźcie sobie, jakby zniszczył tę furę podczas pierwszej jazdy. A to pytanie, jakbyśmy tam powiedzieć, gdzie my jedziemy w ogóle? Gdzieś, gdzie zasięg LTE nie istnieje, dzieci. Bo się zauważyłam. Straszne miejsce! No, ej, ale to jest niesamowite, że przez całą drogę od tunelu nie zamieniliśmy ani słowa. Teraz widzę, że na aucie pokazuje brak sygnału i nagle zaczynacie gadać, no. Fajne. A co fajne, robi tata? Fajnie, ja myślę, jesteście, że to przypadek. Fajnie jesteście, dzieci, zeżarte tymi telefonami, naprawdę. Przerażające. Nie, no co ty, no. Witam w Altruist Camp. Słyszeliście o tym miejscu kiedyś? Nie. Super horrora. Miejsce wypadło. Straszny horror. Tak. Tu nagrywali kilka fajnych horrorów, no, to prawda. Wysiadka. Fajne miejsce wypadowe, dzieci, na górę. Nie mogę wyjść z auta. Odepnij pas, ale elektroniczne są pasy. O, no. Dobra. Women, hahaha, co? Kto to powiedział, nie ja. Aha. Trzeba znaleźć recepcję. Później w te góry, jutro tato. I wychodzimy w te góry, tato, co? Tato, co? Tam coś się dzieje w ogóle. Nie wiem, czy zauważyłeś, ale... Do góry. No bo tu są może zbiórki... tutaj recepcja jest ruchoma, teraz tam jest recepcja. Zbiórki są, dzieci, różne rzeczy się dzieją, no wioska, no. Tu kiedyś mieszkali jacyś ponoć dziwni ludzie, a teraz zrobili turystykę z tego, nie? Normalnie turystyczne miejsce. Widzowie, w tym uniwersum Altruist Camp to jest atrakcja turystyczna, gdzie przyjeżdżają turyści z różnych części Ameryki i ruszają sobie w hiking później, więc... No, myślę, że będzie fajnie. Witam spóźnialski. Dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Cześć. Omówimy sobie na start wszelkie zasady panujące na tym obozie. Tak, aby każdy mógł z przyjemnością czerpać radość. Pierwszą zasadą jest to, że nie jemy niczego spoza stołówki. Jak to? Proszę to odłożyć. Masz. Proszę pana, ale ja mam kanapki z kotletem, nie mogę sobie ich odpuścić. Cicho! Co to ja robię? To te kanapki skończą tam w śmietniku. Tak, wyrzucimy. Drugą zasadą jest to, każdy ma być dla każdego życzliwy i miły. Nie chcę słyszeć ani jednej skargi na niczyjej temat. Trzecią zasadą jest to, nie rozmawiamy z nikim spoza tego grona zgromadzonych. Z tymi wszystkimi ludźmi nie wchodzimy w żadne interakcje. Przepraszam, bo my do żadnego zorganizowanego obozu się nie zapisaliśmy, proszę pana. Cicho, WHT. Zapisał się pan na Altruist Camp? Tak, ale to nie na no cały pobyt, proszę pana, tylko ale na jeden dzień. Teraz nie przerywać. Proszę pana, chcieliśmy się zabukować. Zasada.
Tato, nie przerywaj. I ostatnia zasada. Nie nazywamy tego obozu obozem przetrwania, ponieważ jest to bardzo obraźliwe. Dziękuję. Możemy się rozejść. Dobrze. Przekazanie dobrze. To pan Richard, tak? Proszę pana. Proszę się zająć sobą, zbiórka będzie później. Pan Richard, tak? Tak. Dobrze, miło widzieć. To moje dzieci, proszę pana, ja dzisiaj dzwoniłem. Chcieliśmy ten nocleg, o którym była mowa. Dzień dobry. Mi to pan żartuje trochę. Nie, nie będą się bać? Nie, no czego się będą bać? Proszę pana, a w ogóle to może cool opacka. Jest fajna. Jasne. Dziękuję. Pasuje do klimatu, ja nie taki naprawdę. Pan. No, muszę taką nosić, bo niestety nie mam oka. Naprawdę? Zapraszam was na... Pewnie chcielibyście zobaczyć, gdzie będziecie spać. No, oczywiście. I no, musimy zapłacić, wie pan. My rano będziemy ruszać w góry, ale no... Noc chcielibyśmy tego, spędzić. Zadzwonił pan... Dzisiaj znalazłem dla was jakiś pokoik. Wydaje mi się, że będzie się wam bardzo podobał i że się rozgościcie. No ciekawe co za pokoik, aż się boję widzę. Śmiało dzieci. Co, Chloe, nie podoba ci się? No jest to... Dobrze. Oto wasze cztery ściany. Proszę się tutaj rozgościć. Tutaj, ta? Dokładnie tutaj. A co znowu, proszę pana, z materacami, no? Macie plecaki? Macie. Widzę, że te śpiwory wystają z plecaków. Wystają. No to jaki problem? Zadzwonił pan dzisiaj, więc... No tutaj jest jakiś filmer, zobacz, tato. No to będzie... się jeszcze cieszę, że zdążyłem tutaj posprzątać. Nie widzi pan, jak tu się świeci wszystko na wózku. Nie no, ma być survival obóz przetrwania, ma być klimat górski. Tak. A co mówiłem przed chwilą? Nie mówimy na tym o tym obozie obozu przetrwania. Przepraszam pana, ja do pana jedno pytanie. Tak, czy ktoś poza nas będzie wchodzić do tego pokoju? Nie powinien nikt chodzić. Nawet dlatego pan? Nie. Dlatego proszę wyjść. Dziękuję. Ja jeszcze nie skończyłem. Chloe, bądź milsza dla pana. Ja najpierw zapłacę może. Jeszcze potrzebuję was na przeliczenie, żeby upewnić się, czy nikt nie uciekł, czy nikt się nie zgubił. Przed ostatecznym ruszeniem. Jak najbardziej. Oczywiście. Co? Boję się tego pana trochę jakby. Daj spokój, przecież to. Oni tak czemu tutaj kreują to wszystko, no. Ale czemu chce nas przeliczać? Bo on myśli, że my jesteśmy z grupą, a nie jesteśmy. Zaraz tu. Z policjantem ojcem jesteś, nie przejmuj się. Tak jest. Ale co? No, jak obóz to obóz, tak? Możemy się wymienić? Możemy się wymienić? Proszę się do szeregu dostawić. Proszę pana, to jest ostatni raz, kiedy się dostosowujemy, potem chcemy troszeczkę poodpoczywać. Proszę pana, proszę nie osiągnąć. Proszę się ustawić. Od lewej odlicz. Proszę. To jest widzenie za kamerą, odliczamy, what the fuck. 3, 4, 5. Ale żeś brała spodnie na wymiarach. Dobra, tato. Powiedzieć mi, jak chciałem z pracy. Ile? 8. Chcesz wylecieć z tego obozu? To ile powinno być? 6. Liczyć nie umiesz? 66. Dalej. 7. 8. 10. Cóż to za ludzie są, no. Doliczcie to do końca, bo... Tato, spokojnie. 12. 13. 14. 15. 16. Odliczanie pana z numerem 14 najbardziej mi się spodobało. Tak jest. Dobrze. Możecie się już oficjalnie rozejść i zająć sobą. Dobrze. Miłego wypoczynku. Uważajcie, że się stołówka gdzie jest. Wszyscy wrócili. A mam jest pakowała 10 kanapek, wiecie? Tam proszę iść. Głodni czy na razie nie? Na razie nie. Nie, no na razie nie, zjadłem kanapkę. Z kotletem. Z tym kotlecikiem? Dobrze, dzieci. Chcecie zdjęcie? Zdjęcie? A zrobisz nam? Mogę wam zrobić. Chloe, tu na tym, chodź, na tym chodź, kamyku, co? Rodzicielskie zdjęcie? Nie, no zrobię wam fajne na jakimś, wiecie, stronkę. Powiem wam, że fajne, ale z tymi felami dziadkowóz trochę, nie? Musimy tu powprowadzać jakieś dokładki i zrobić ten samochód tak, żeby po prostu wyglądał koks. No dobra, na Afterlife'ie mam nadzieję, że Hana zastałem. Od razu na lakiernię wjeżdżam. Co tu robi Krystal, widzowie? Oli, guacamole, no dobra. Nikt nie zauważył, na szczęście. Siemano. Siemano. Cześć, cześć. What the heck? Cześć, Akira, cześć. Hej, hej. Witamy, hej. Witamy. Siema, co ty tu robisz, Krystal? To już taki no, deal, że same. Normalnie zapraszacie ją na drina, co jest? A coś jest nie tak, Akira? Nie może z nami, wiesz, nie może mieć dobrych kontaktów, skoro, wiesz, mamy jeden cel. Mamy
dorwać Romanowa. Tak, ale zauważyłem, że wy ostatnio mnóstwo chlejecie i trochę to dziwne jest. A, bo dzisiaj jest akurat okazja. Jaka? A, jest, jest, jest. Jaka? Pan po prawej, który stoi obok mnie. Ma urodziny. Możesz mu życzyć dzień lepszego. Mam. No tak. Fury chsiana, długiego życia i tyle. Tak? Nie umiem składać życia, stary. Najlepszego, no. Długiego życia, długiego życia to się zgadza. Nie? Dobrze, dobrze. Nie, ale, słodkiego, ale miłego życia. Ślicznie. Nie ma sprawy. Bardzo miło. Bardzo miło, Akiro. Fajnie. A może ja teraz zadam jedno pytanie, bo zaciekawiło mnie to bardzo. Auto, które tu wjechało, co to za auto? Właśnie, taka krowa. Znalazłem, wiesz, żula pod sklepem okradłem. Dobra, a tak szczerze nie, nic, kupiłem furę. No właśnie miałam mówić, że kojarzę skądś to auto ogólnie. No co, no BMW chyba każdy kojarzy, nie? Znaczy ja nie kojarzyłem, ale... Trochę dziadkowóz, krowa, ale... Aha. Nie no, takie duże, nie, ładne. Nie, nie, jestem ciekawa, nie, to jest skąd na rozdupcenie, to na rozdupcenie fura, tak? Skąd kojarzysz? No ogólnie, no to tam, wiecie, jest ta taka, powiedzmy, chińska okolica u nas tutaj w mieście. Tokio Neon. No i Tokio Neon i... Tam jest salon samochodowy. Salon, w którym mam udziały. Samochód salonu. I ogólnie, nie jestem pewna, salon, ale to auto gdzieś tam w okolicach 200-300 tysięcy kosztowało. No kurde, a Kiro, to ty za biznesik zrobiłeś, co? Kiro! Co ja tam sobie robisz? Co ty tam robisz? Ja to się tam szukałem wtedy, ale to ja nie wiedziałem, że takie będziesz tam jakieś machlojki robił. A co ja ci powiem, no? No dawaj, dawaj, jaki masz patent na biznes? Trochę może podkradnę od ciebie. No w urodziny mu nie powiesz. Aha, no, no jak to nie powiem? No stary, kurierka, no. Widzisz, pani krystaliczna. Pani krystaliczna kurierka dobrze płaciła. Jak robiłem, ale... Zapłaciła ci na tyle, że masz taki samochód salonu za tyle pieniędzy. Co ty myślisz, że ja jestem no, rozrzutny chłopak? Ja jestem rezolutny dzieciak, potrafię pieniądze kitrać, tak? Dobra, ale Akiro, nie sądziłam, że masz aż takie miliony na koncie. A co ty? Po prostu jestem w szoku, jestem w szoku. Jakie miliony? Przecież to kosztowało 250 tysięcy ten samochód. Ty mówisz, że nie jesteś rozrzutny? I zainwestowałeś wszystkie pieniądze w samochód, tak? A w co mam inwestować, cholera, no? Dom mam od szefa triady. Jak tak mniej tylko więcej... Pan Hans w nim siedzi teraz, ale normalnie, no to po co mam nawet w dom inwestować? No nie mam po co. Po prostu w auto, tak? Potrzebuję dobrze, drugiego spokojnie, auta. Spokojnie, po prostu byłam ciekawa, tak? Aha. Kiro. Ty Hikaru, ty z boku, dawaj do nas. A Kiro, ja wiem, Kiro, nigdy w życiu pieniędzy nie miałeś. Aha, dzień. To, że ty masz miliardy, to nie znaczy, że musisz na forum mówić, że ja nigdy nie miałem pieniędzy. No, no teraz nie, no, mam, nie, to no, sobie nie, kupiłem, ale... tak? No dobrze, dobrze, tylko nie wydaj wszystkiego od razu. A ja wydałem właśnie wszystkie pieniądze, no co wy się tak czepiacie? No i nic się nie czepiamy, ja jestem po prostu ciekawska i tyle, tak? No ja też, to bardzo ciekawe, że tak nagle przyjeżdżasz samochodem wartym tyle, to tak wiesz, nie? To takie, takie ciekawe, nie? Jest Han, bo chciałbym, żeby mi go przerobił. Nie ma Hana, ale możemy mu zostawić informację. Zmieńmy kolor, wygląda jak gówno, to raz, Han robi za free. Po pierwsze. Po drugie, trzeba go zarejestrować, bo ponoć nie jest zarejestrowany. Nie wiem, ty masz jakieś udziały w tym salonie? To gówniany no, jest. Owszem, posiadam. To gówniany masz ten salon. To jest gówniany. Nie wiem. Dobra, Akiro, to w sumie mamy teraz dwie okazje do świętowania, więc możesz zostać z nami. Szefa póki co nie ma. Czekamy na dalsze informacje, co z Romanowem, a teraz możemy poświętować z okazji kupna auta, więc możesz zostać z nami i się napić. Dokładnie. Spoko, na razie nie mam planów. To raz, dwa, co z tym Romanowym? Wy chlejecie, się okaże, że jest pod nosem, no, to co wtedy? Z tym Romanowym, no to może Han powiesz, Hans, co wiesz więcej, bo no nie było go trochę i trochę poszperał tam co nieco. Trochę nie było, prawda? I no to przed ludzi z Europy słyszałem trochę informacji. Mamy jakieś też rozmowy telefoniczne, co prawda audio tego wszystkiego nie jest najlepsze, ale no prawdopodobnie to jest właśnie Romanow i no trochę nowych rzeczy się dowiedzieliśmy. Ale jest dalej w okolicy, czy wyleciał? Podobno jest dalej. No kurde. Jest dalej, ale wciąż w zasięgu. Ja tu mam systemik oprogramowany, dlatego nie muszę patrzeć, tak? Jest cały czas na bieżąco, w gotowości jesteśmy cały czas, tak? No dobra, tylko... Więc na spokojnie, możemy trochę, wiesz, sobie uspokoić się, no dobra, może... No dobra, tam... ale skąd dowiemy się, kiedy, gdzie on jest? No bo na telefonie dostanę po admenie, wiesz? Nie no, żartuję, no nie wiem, no po prostu... Znasz umową, wysłałam swoich ludzi. No właśnie, Krystal też działa ze swoimi ludźmi. No właśnie. Mhm. No tak. Fajnie. Akiro, to, że teraz tak to wygląda, że sobie stoimy i pijemy, to nie znaczy, że my nic nie robimy, jeżeli chodzi o Romanowa. Mamy wszystko obcykane, panie, prawa ręka. Dobra. Krystal, po co tu
przyjechałaś. Sorry, bo jakby to jest osoba, która no, jest tu nowa, no masz... Powiem tak, chłopcze. Zostałam dzisiaj tutaj wezwana przez Scarlett. Ma być spotkanie. Jakie? Dokładnie tak. Z Takumą. Mhm, a ja nic nie wiem o tym. Do tego... Przyjechałeś, tak? Przyjechałeś, jesteś i wiesz teraz, że jest spotkanie, tak? Do której? O, mamy jeszcze tak z 2 godzinki wolne. Takuma przyjedzie, to będzie. No i fajnie. No i zostajesz i będziesz na spotkaniu, prawda? Będę. No. Sorry. O, biznesy się kręcą. Halo. Akiro, halo, gdzie jesteś? O. W Afterlife, a co? W Afterlife to, wiesz co, znalazłam ci nową kryjówkę. Siedzibę, no. Jakkolwiek. Gdzie? A w mieście. Takie miejsce, kiedyś tam był postap, ale zbankrutował. Jesteś tam musisz teraz? Musisz to kupić. No, mogę zaraz być, jeśli chcesz. Ale ktoś będzie mógł to sprzedać? No tak, tak, sprzedam ci to. Aha. To jest taka okazja, Kiro, musisz tam być. Dobra. No, przyszłam pieniędzy. Zaraz będę. Wyślę ci czy piesa. Nie wiem czego. Leasing. Jak zara będzie? No słuchajcie, co? Jednak muszę jechać. Nie no, Kiro, co ty gadasz? Sobie... Bryson mnie potrzebuje. Tak, Bryson tak, potrzebuje. Tak. A dziwnym trafem nie ma z nami Kasuki. To se zadzwoń do Kasuki i się dowiedz. Aha. No dobra. Co tam znowu ten... A co was knujesz? To tak interere, ludzie? Zachowujecie się... Jejku, patrzymy, no mamy jakieś tajemnice jesteście. Przed sobą. Nie mam tajemnic, nie o ludzie. Pracuję se nad swoim biznesem, a wy normalnie... kurde, no, Kiro, skąd masz pieniądze? Ale... Dziwnie się ostatnio zachowujesz, tak, Kiro, musisz mieć jakiegoś nowego zleceniodawcę. No mam, no co ty, no Scarlett, Boże, Crystal, teraz to już nie jesteś, jesteś już ziomalka, a nie pracodawca, więc wiesz. No to skoro jesteśmy wszyscy ziomale tacy, no to możesz nam powiedzieć, co takiego... Akiś. Dobra, no, kupuję nowy warsztat, no, jeszcze. O, wow. Ale przecież nie miałeś pieniędzy, przecież ją powiedziałeś. No bo są one odłożone na warsztat. Aha, i potem zostaniesz zdrowym, nie będziesz miał nic w banku, no tak, no, ale no będę miał nowy warsztat. Aha. Rozrób, zleceniami, ludzie. No, jak wy nie kminicie, jak działa biznes, no nie siedźcie tak na mnie, no. Ja chyba wiem, jak działa biznes, ale ja nie wiem, czy ty wiesz, jak działa biznes. Ja wiem wszystko, stary, dobrze. No nie wydaje mi się. Ja myślę, że ja wiem. No dobra, to się przekonamy, ale nie wracaj z podkulonym ogonem zaraz, jak ci coś nie wyjdzie. Ty wiesz w ogóle, gdzie to miejsce kupujesz? Tak, wiesz, Vanilla Unicorn kupuję i równam z ziemią. Serio? Vanilla Unicorn kupuję? Powiem ci szczerze? Oj, no. Trochę potrzebujesz pieniędzy, mi się wydaje. Nie wiem, ile masz. Nie, ruderę. Słuchaj, taką ruderę to ja kupię właśnie za tyle, ile mi zostało. A to ile ci zostało, pochwać? Jeździu, ile obraz zostało? 100 miliardów dolarów. No, typowy Akiro. Więcej niż Jin. Czy to weź pożyć trochę na auto, bo mi ukradli i teraz... Mordo, zgłoś się do mnie na specjalną infolinię. Podam numer już za moment. 6-4-2-8-9-9-7. Jeszcze fundację swoją otwórz, to będzie w ogóle najlepiej. To już jest w planach, właśnie się finalizuje. Dobrze. Fundacja, nie mogę go słuchać. Fundacja, gdy jesteś w potrzasku, no. I masz za dużo kobiet wokół siebie. Takim ludziom pomagamy. Boże. Ojejku. To twoje problemy. Chyba twoje problemy. Tak, i jeszcze jak masz ziomka, który jest miliarderem i jest informatykiem, takim ludziom też pomagamy. Wow, naprawdę? No. Jezu, to chyba tobie trzeba pomóc, co? Chyba zadzwonię, nie? Chyba zadzwonię. Fajnie się gada, ale serio muszę lecieć. Płacę trochę na tą fundację. Postaram się zdążyć na to spotkanie. Jak coś, to przekażcie no, tak umie, jak cię nie będzie, to że jestem biznesmenem. Okay. Aha. Nie, prawa ręka, nie spóźni się. Prawa ręka. Yes, sir. Dobrze, a gdzie twój sikor? Witamy panią Krystal. Trzeba jej zrobić test. Chrzest. Trzeba jej zrobić chrzest? Chrzest. Tak samo jak panu Hansowi. I co ty chcesz robić? Ja wol. Uspokój się. Bo już nara. Nara. Ja myślałem, że to my troszeczkę sobie ten... tutnęliśmy. A Kiro, widzowie, nabuzowane dziś, nie? Ty nie bądź takim outsiderem, bo ci zaraz będą podejrzewać, k***a. Ale, co ty odwalasz? Czemu ty tym przyjechałeś tutaj? Nie wiem, byku. Wywalone mam. Stary! Jak oni za chwilę ogarną, kurde? Nie ogarnę, stary. Pożycz mi fury, muszę jechać. Nie pojadę już tym. Mogę twoim? To jest twój? To jest mojego ojca, nie rozkurw go, proszę. Nie, dobra. To czekaj. Krystal! Czym przyjechałaś? Nie. Szofer przewiózł. Aha. Aha. Też to musisz załatwić, Akiro.
Mnie również. No. Bo chodzą słuchy w triadzie, że jak chcesz zdać test, to musisz pożyczyć samochód najlepszemu członkowi zasłużonemu. To chyba no właśnie, nie tobie. No właśnie, trochę tak o tym słyszałam, że nie, nie jesteś tylko chłopcem na posyłki. A widzisz? A kto takie rzeczy o fajne o mnie gada? A, tu i tam. Mhm. Dziękuję pani Scarlett. Aha, za dobry PR. Ja to gadałam? No, prawa ręka jest. Wyczytałem to z twoich ust. Słyszałem, że Scarlett to taka twoja największa hejterka wewnątrz, a nie? Tak? Tak. Dobra. Płacę 10 koła za każdy hejt przyniesiony do mnie, ludzie z triady. O, dobra. To znaczy żartuję. Bo nie mam siana, na razie. Trzymaj furę za plecza. Gdzie na byk? Wrócę w statyjce. Gdzie na? Dobra, jedziemy widzowie dopiąć transakcji. Ja pierniczę, Akiro trochę za dużo gada. Za dużo gada, nakręcony jakoś tak dzisiaj, nabuzowany widzowie. No ale dobra, no. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Zobacz tego po lewej, zobacz. Nie no, masz fajne poczucie humoru ogólnie, co? Ja? No tak, ty. Witam, cóż pan robisz? O cholera. To chyba jest, wiecie, jeden z aktorów tutaj wynajętych. Fajnego pan kota. Zdjęcia? A ile pan chcesz za zdjęcie? Czułaszka. No to z piątkę mogę dać. Stawajcie dzieci, tu z panem zrobię wam zdjęcie. Dobra. Zgrajcie. A mogę kotka na chwilę? Tylko żebyś nie spadł. Dawaj, cichu. Nie idź tam, synu, słyszysz? Dobra, ustawić się do zdjęcia. Uwaga i cheese. Pięknie. Tak? Ja też chcę z panem, zrobicie mi też? Tak, tak. A pan tu żyjesz? Altruistą, żeś pan jest prawdziwym, czy nie? No dam dychę. No, dobrze. Proszę. Pan żeś altruista prawdziwy? Ja jestem chłopie, ja jestem królem tych górskich szlaków. Dobra, Cheese. Dobra, zrobione. To ja którędy... z tym kotem przybłęczałem. Bo my byśmy chcieli na Mont Williamson, proszę pana. Którędy to szlak prowadzi na tę górę? Mont Williamson, a to ja się tam urodziłem. Ha, a ja mam, proszę pana. Matka mnie znosiła z góry. Proszę ciebie, ja ci powiem wskazówkę. Ale gdzie ten szlak się zaczyna? Bo ponoć z tej wioski. No czekaj, tato ma wskazówkę. Słuchaj, wskazówka jest taka. Chodź prostymi wędrówkami, chodź zawiłe ścieżki. Ale pamiętaj, jak usłyszysz dzikie zwierzę, uciekaj na drzewo. Proszę pana... Jak nie uciekniesz. Dobra, proszę pana, pytanie mam. Cóż to za bransoletka na nodze, co? Jaka bransoletka? Czy jest pan na jakimś areszcie tymczasowym, domowym? Ej, czekaj, zdjęcie ci zrobię. Tak się składa, że może mój, proszę pana. Mogę panu narobić kłopotów, jeśli będzie... Tato, proszę, przestań. Ja mam znajomości w figurach. Lepiej się trzymaj. No ja mam znajomości w policji, ale dobra, no jesteśmy... Spadł! Tak, tylko wiesz, jak widzę kuźwa na nodze taką opaskę, to już mnie te lepiej. Nie rozmawiamy z tym panem. Nie rozmawiamy z tym panem, chodźcie, zostawcie tego dziadka. Proszę pana, jak nie chcesz pan mieć kłopotów, to się pan odpierdziel. Obnocz się w tych górach, robi się niebezpiecznie. Dobra, dziadzie, nie bałamuć mi dzieci, dziękuję bardzo, chodźcie dzieci. Przeklinam cię! Tygrysie szablozemny, niech cię opęta, szatan! Okej, to było akurat nienormalne trochę. No widzisz, no, oni się dobrze w rolę wcielają, ale to, że ma chłop opaskę na nodze, to jest, wiecie, a może to część scenariusza? Boże, dobra, ale słuchajcie. Jest nie wiem, no. Panie brudowej koszuli. Jaka historia? Nie słyszał pan zasad? Historia o tym miejscu. A przyjeżdżam tutaj od 3 lat ogólnie. O, zna pani to miejsce? Gdzie tu się szlak tak Mont Williamson zaczyna? Bo mi ten dziad nie chciał powiedzieć. No ogólnie tutaj trzeba wejść poza teren, ale bez wycieczki lepiej nie. No i tu trzeba uważać, bardzo trzeba uważać. Pewnie, wszyscy będziemy uważać. Ale dziecko. Pan ma fajnie plecak. Dziękuję. I jeszcze raz? Nic, dzieci. Billy, poczekaj. Idę wypakować plecaki. Obuwie. Tak, a wy się bawcie dobrze. Tato! Co? Zobacz nasz samochód. Cześć. Nie. Dzień dobry, dziś pana. Cześć, wykałaczka. Kuźba, co ci ludzie tu robią, widzowie? Cóż jest z tym autem nie tak? Wyciśnieliśmy. Było tak. Cały od mchu był, 10 dolarów się należy. 10, 20, 20 dolarów. Panie, co tam... Jaki panie? Proszę panią. Nie, pan.
Przecież pan ma 48 lat, ja mam 15. No i mam to w dupie, że tak powiem. Ja odbieram. Zaraz go znowu uprycimy, zaraz znowu będzie brudny. Ty, panie, bo ja jestem Sigma, a pan jest jakiś dziad umpalum, rozumie pan? Co to za krzyki? O Jezu, panie, się. Miała być życzliwość. Gdzie mam zaparkować auto, żeby mi nikt nie robił krzywdy? Niżej? Ale my umyliśmy. Nie będzie przeszkadzać. Super, chłopaki, dzięki za umycie auta. Chloe, muszę wypakować rzeczy. Czekaj. Ale masz fajne włosy. Oni za mną chodzą. A mać, to do pokoju! Ja pierdolę, łażą za nami ludzie, widzę. Się lubimy. Tak, lubimy się, strasznie się lubimy. Pogadamy później? Maj, poczekaj. Tu jest teren prywatny, nie wchodzi się. Cześć. A to ty się odpowiem, proszę cię. Nie przeklinaj. Jesteśmy na wakacje, biwak. Jak chcecie, zostaniemy tutaj i będziemy opowiadać sobie historię do wieczora. Dzień dobry. Witam. Antony Hess. Cześć, Elizabeth. Cześć, Antoni. Ja to słyszałem, że państwo na oglądanie, tak? Tak. Tak. Cóż to za miejscówka, panie? Postop? Tak, była firma kurierska. Mhm. Czemu była? Była, bo pracodawcy zlecający tutaj nam zlecenia nie byli najlepszego sortu. Bankrut po prostu, tak? Tak, dokładnie. O kurde, widzowie. O kurde. No powiem panu tak, cały metraż obejmuje 800 metrów kwadratowych. Mhm. Wszystko do własnego użytku. Mhm. Miejsca nie brakuje z pewnością. Zależy też, co pan chce tu robić. Proszę pana, my też się logistyką zajmujemy, tak? Przewóz, wywóz, rozumiem. Mhm. Mamy tutaj biuro, wszystko, drzwi są zablokowane na klucze i na zamki magnetyczne. Ekstra. Biuro do zapytania. Jakieś wyjścia inne są tutaj? Jasne, zapraszam za mną. Powiem panu, że naprawdę dziwię się wam, że chcecie to kupić. Okropna lokalizacja to jest naprawdę. Mówisz, pan. Mam tutaj poczekalnię. Mhm. Aha. I tutaj wyjście na główną stronę ulicy. Okej, okay, da się to zaryglować jakoś? Są tu, macie klucze, nie? Tak, jak mówiłem, wszystkie są zamki magnetyczne i klucze. Trzeba to, widzowie, zamknąć, zaryglować i zamurować to wejście. Tu nie będzie żadnego wejścia, nie? Proszę pana, fajne Słucham. Miejsce. No. Ile? Na stronie wystawione jest za 700 tysięcy dolarów. Bez szans. No. 500. Słucham? Nie no, bez przesady. Mówił pan o bankructwie, jest pan w zarządzie tej spółki, czy co? Jestem, ale... Młody, proszę pana, mam 500 w gotówce, mogę panu zapłacić i mogę wam pomóc z bankructwem, bo rozumiem, że cały... 20. 500, panie, jak nie, to szukamy nowej miejscówki. Dobra, młody, chodź do biura. Widzowie, pięknie, dobry jestem. No ile? 500. Makirot, no, jesteś dobry. Będziesz musiała zaraz jechać na Afterlife, ale to ci powiem później. Podpisuj, młody. Tak, chyba, że ty, Elizabeth, podpiszesz. A, ja? No to ja podpiszę. Jak wolisz? Nie wiem, czy dobrze, że teraz ktoś inny podpisuje za Akiro. Dobra, cena na fakturze się zgadza. Piszę mniejszą, żeby was od podatku odkrócić. Ale zakupy, widzowie. 500 tysięcy. Jaki podatek, kurde. Pan przeliczysz. Dziękuję bardzo. Już na przeliczarkę wrzucam. Widzowie, a za te 200 to my tu zrobimy podziemia jakieś z jakimś kurczę tym, jakąś zbrojownią i tak dalej. Pisaliście, żeby Akiro miał swoje bronie. Ja myślę, że od razu tutaj wjedzie jakaś ekipa, którą mam nadzieję ogarnie Kasuki i zaczną po prostu robić dla nas podpiwniczenie. A jest tu piwnica? Powiem panu, że musi cały pan ten obiekt ogarnąć, bo ostatni zachowawcy, że tak powiem. Coś robili, no? Różne przejścia robili takie zagadkowe, nie wiem. Ciężko stwierdzić, musiałby pan sam to ocenić. Dobra, to my tu się rozejrzymy. Jak pan... Co, ja już uciekam. Tak, klucze pan przekaże tutaj, Elizabeth. Czekaj, mówił coś o zejściu w podziemia, no to trzeba to sprawdzić. Się okaże, że kuźwa można tu zejść na dół, to pięknie. Gdzie? What the heck? To co, ja już państwu nie przeszkadzam. Ta. Zostawiam was. Dzięki. Miłego tutaj pracowania. Dziękujemy. Przyda się. No i co? Udało się. Tak. W Afterlife coś podejrzewają, bo przyjechałem tam furą i mówiłem, że kupuję ten... Jaką furą? Nową. BMW. Czartujesz sobie. A co? Powinienem trzymać język ze zębami? Powiedziałem. No tak. Ty się dziwisz, że oni coś podejrzewają, jak kupujesz auto z salonu za 200 tysięcy. A potem nową firmę. Dobra, oni już o tym wiedzą, no... Wybacz. Ej. Okej, rozpoczynamy to. Trzeba tu znaleźć podziemię, on coś mówił. Patrz to, klikasz tu i zobacz, co się kurde dzieje. Wow. Czekaj, wchodź, mam plan.
zrobimy tutaj tajemne drzwi. Takie wiesz, takie, żeby się ładnie wcięły. Tylko trzeba by jakąś ekipę już walić to podpiwniczenie. Zróbmy po prostu ukryte biuro. Ja wynegocjowałem pół bańki. Myślę, że z 200k ktoś to ogarnie, tylko potrzebuję, żebyś ogarnęła firmę. Dasz radę? Wiem, firmę że dużo. Budowaną? Tak, proszę o dużo, ale weź poogarnię to proszę dla mnie, bo ja się nie znam razem. Zrobimy, że potem to sprzedaż, że za tyle, że będziesz miał dwa razy więcej pieniędzy te kieszenie. Mam nadzieję. Już nie ma co w sumie wracać na Afterlife. No, a kogo to jest auto? Jakiś randomowy po prostu, z warsztatu. Skakuj. Nie wiem, co mam o tym myśleć. Dużo węższą, tam jest w ogóle impreza. Chcesz tam jechać, czy nie? Impreza? Z jakiego powodu? Jean ma urodziny. Jean. A, wieczorem się spotkamy. Jest to spotkanie z szefem, nie? Fuck. Fuck! Ono już było. Było? Przecież tutaj spędziliśmy... Nie ma się co tam pokazywać. No, lepiej. Ty będziesz miała przypał, czy nie? Wykręcę się jakoś. Ale ty też. Raczej. To co? Mogę zostać u ciebie? Możesz, jasno. Widzowie, olane spotkanie w triadzie. Bo kurde, próbujemy tutaj ogarniać biznesy, ale gdyby szef coś potrzebował ważnego, to pewnie by zadzwonił, no. Zobaczymy, czy jakieś konsekwencje z tego powodu będą. Słyszałem, że w tych lasach kiedyś straszyło. Ja wiem. Dalej chyba straszy. Dalej straszy. Mówisz nie pan? Nie słyszałem. A co na to pan właściciel? Straszy czy nie? A ja na to, że to jedna wielka bójda na resorach i nigdzie nie straszy. Sam jesteś bójda. Kto to powiedział? Nie no, po co taka atmosfera, ludzie? Wy jesteście jacyś... Korzystając z okazji, że jest ładny wieczór, no mamy ognisko. No właśnie. Korzystamy to do integracji. Pozwalam wam jednorazowo złamać zasady jedzenia rzeczy spoza. O, stołówki. Kanapki z kotletem. Kto ma o tym? Mam 5 kanapek. Ja mam. Dobrze, proszę bardzo. Proszę bardzo. Ja mam no piwo. Może by ktoś tutaj nam jakoś, nie wiem, zaśpiewał. Umie ktoś zaśpiewać, grać na jakimś stołku? Ja znam takiego, co umie. No to mógł pan. Kogo takiego? Mojego syna, Michaela. Mike umie śpiewać? Dawaj, Michael. I grać? Nie, tata. Dawaj, Michael. Dawaj, wstawaj, i raj. Dobra, dobra. Idę po gitarę, czekajcie. Masz gitarę ze sobą? To może... Akurat się nie wróci. Opowie historię straszną. Tak ognisko. Dzięki, Michael, nieźle. Tak brawo, brawo. Nieźle, młody, nieźle. Zniszczę cię, tato, zniszczę cię. Michael, masz ładny głos. Nawet ludzie. No tak mi się nie wydaje, no. Proszę fajny państwa. Jesteś, Michael. Fajny. Słuchajcie, dzieciaki, jak chcecie, siadajcie przy ognisku jeszcze, ja już udaję się powoli przygotować nam tam do spania rzeczy. Dobra. Wszystkiego dobrego dla wszystkich, miłego wieczoru życzę. Michael, chcesz piwo smakowe? Widzowie, dzieci jeszcze nie wiedzą, że teraz Vincent ma plan i wszystko jest ugadane w sprawie tajemniczego zwiedzania wioski w nocy. Dzwoni ktoś, widzowie. O? Co jest, Hikaru? Ty stary, trochę szef nie jest zadowolony, że nie piłeś. Ta? To mega. Trudno, wypadło mi coś. Nic nie pisknąłem, nic. Dobra, a reszta coś gadała jeszcze, czy nie? Właśnie coś tam mówili, że jakieś auto kupiłeś, ale to mówiłem ci, nie przyjeżdżaj, ale to już było, minęło. Tak. Ale no, jutro jest jakieś spotkanie też. Jakby dobra, coś. Jutro będę. Dobra, no to widzimy się jutro. Dobra, siema, dzięki. Elo. I co? Kto dzwonił? Hikaru. Trochę są źli, ale jest okej. Okay. Tego się obawiam. Zamówmy żarcie, co? Okay. Dobra, słuchajcie dzieci. Albo idziemy w kimę, składamy śpiwory, albo zwiedzamy wioskę po ciemku. Oj, dzień dobry, przepraszamy.
Przepraszam, że znalazłem. Mamy pokój obok. Pytałam się, czy ktoś będzie przechodzić. Chodźcie. Znajdziemy coś lepszego do spania. Okej. Tu, raczej nikt nie wejdzie. Ale fajny widok. W sumie. Wracając do tego tematu, to w sumie to moglibyśmy się przejść. No, co wy na to? Chyba, że cykacie się. No, ja delikatnie cykam. Nie powiem, że nie. No to co? Michael, masz decydujący głos. 1-1. Idziemy zwiedzać. 1-1? No ja mówiłem od samego początku. Idźmy, idźmy! No to dobra, czekamy. Nie wszystko. Wszyscy pójdą spać i zrobimy sobie obchód. Dobra, dzieci, gotowe pozwiedzać? To trzeba uważać. Nie bój się nic, Chloe. Jak będzie zbyt strasznie, to zawrócimy. Będzie zbyt strasznie, to... Dobra, nic się nie odzywaj. To jakiś podpór! Cicho bądź. Musimy szybko się przemieszczać, dawajcie. Nie ma nikogo przy ognisku. Tato, widział nas ten gość tutaj przed. Może go ogłuszymy. Nie. Szukajcie jakichś fajnych rzeczy. Okej. Tato! Co to jest? Co? Chodź tu. Czekaj. Co to jest? Nic nie ma, widzę. Tato? Tato, jesteś tu? Co jest? To jest kres? Teraz będzie grał, widzowie, patrzcie, jak widzę będzie grał. Co? Co to jest? Nie, no. Dobra, słuchajcie, skoro jest tutaj zaślepka, to nie powinniśmy... Że tak. Ale powiem, ona jest odsunięta. Michael, idziemy dalej. Ale zwiedzamy to jest jakaś kreacja, na pewno ktoś to pilnuje. Myślę, że tak, dajcie spokój, chodźcie. Cichutko. Nie przejmujcie się, no nie schizujcie się. Leci ciemno jak dupia. Wyłączają prąd, godzina jest 24, więc dam. Ale... Chodźcie. Coraz bardziej myślę, że to nie był dobry pomysł. Daj spokój, no. Peniarz, z policjantem jesteś, chodźcie. Dzieci, ludzie. Myślałem, że już można się bawić z wami w takie rzeczy, a wy... Widzę, że dalej dzieci jesteście. Zobaczymy, to jest zabawa. Chodźmy te domki zobaczyć. Zgaszcie latarki. Ja pierdziczę, widzowie. Nie pędź tak. Ale chaty, co? Czemu? Co tam robi człowiek? Z siekierą w głowie. Co? Tato? Dobra, ej, dzieci, wyjdźcie stąd, dzieci. Już, nie widzieliście tego. Ale są poschizowali. Widzowie, kolejny dzionek. Akiro, że tak powiem, wstał, ogarnął się. Ale fajny, kurde, ten plakacik. Ciekawe. Akiro. No? Jest dom do kupienia. Gdzie? W Paleto Bay. W Paleto? Myślisz, że to dobry pomysł? No, myślę, że dla ciebie aktualnie tak. W sumie tak, no tak jak gadaliśmy wieczorem. Nie potrzeba żadnych willi z basenem, tylko właśnie jakieś takie mniejsze. To nie jest tak, dom z basenem, nie? Się nie pokazywał. Nie, mały domek jakiś. Dobra, koks. No to co? A, musisz tam pojechać. Ja ci wyślę lokalizację, okej? Dobra, ale... Myślisz, że... Nie wiem. Musimy ogarnąć kogoś, kto będzie kupował za mnie te rzeczy, bo to jest przypałowe. Supporta? Tak. Dobra, wiesz co? Chodź. Pomożesz mi. Możesz jechać, czy nie? Mogę. Come on. Jak nie masz nic przeciwko, to kupuj po prostu ty na moje nazwisko. Żebym ja się tam nie pokazywał, wiesz. Dokonasz transakcji, to dopiero ja wejdę, no bo to jest bez sensu. Okay, potem mnie ludzie będą kojarzyć, wiesz. Skojarzą z listem gończym, będzie lipa, no. Dobra. I tak już to jest podpisane na mnie. No właśnie. Trzeba, widzowie, jakoś to elegancko zdywersyfikować, a wypiszcie, czy Akiro robi dobrze, czy popełnia podstawowe błędy. Jak tę kasę rozbić, żeby nie było problemu? Czy załatwić sobie jakiegoś człowieka, krzaka, supa, nie wiem, cokolwiek. Hashtag Akiro, ważne rzeczy, bo Akiro naprawdę dzisiaj dużo siana wydaje. Jedziemy po dom. Widzowie, z tym domem jest jeszcze tak, że część osób pisała: kup jakąś fajną willę, niech Akiro ma gdzie mieszkać. Ale widzowie, Akiro potrzebuje takich właśnie różnych kryjówek w różnych miejscach. I kupowanie domów, które nie rzucają się w oczy, jest dużo lepszym pomysłem. Zresztą była dosyć żywa dyskusja w komentarzach i część osób się po prostu pod tym podpisała, że nie ma co przepłacać za te domy. Lepiej kupić kilka, nawet kilkanaście domów, ale w różnych miejscach, żeby w razie nawet jakiegoś kłopotu
nie wiem, czy to z prawem, czy coś, to żeby Akiro miał gdzie się schować, nie? Okej, okay, czyli to jest taka chata. No właśnie, o takie chaty chodzi. Wsiada jeszcze, wsiada. Ile ten dom? 120? Masz gotówkę? Ja jestem przecznica obok. Daj cynę, jak się dogadacie. 20 tysięcy. Jest w aucie, ej, kasuki. To raz. A dwa, podpisz oczywiście na Antonego Hesse. To nie jest, okej. Okay. Dasz znać. Chciałam dać znać. Mam ci dać znać? Tak. Dzień dobry. Dobra, widzowie. Jak się dogadają, to ja dopiero przyjadę, nie? Spokojnie, spokojnie, spokojnie. Zaraz się stąd zawiniemy. Tato? Michael, trzymajmy się nie, razem, chodź. Nie. Chodź, powolutku, wracamy. Tato? Z powrotem. Tam ktoś biega. Nic się nie przejmuj, Chloe, wszystko jest dobrze. Wracamy i będzie wszystko dobrze. Jedziemy do domu tylko za moment. Nie biegnij, ja to zgłoszę już, zaraz, poczekajcie. A komu to zgłosisz? 911, no komu? No przecież tam leży trup. Ale tu zasięgu, tato, nie ma, jak ty chcesz zadzwonić? Kurde, faktycznie. Tam o tym mówiłeś. Dobra, słuchajcie, idziemy. A, pa. Wrócimy sobie spokojnie, chodźcie. Co to jest? Co? Nic. Tato. Spokojnie, trzymajcie się blisko mnie. Proszę was. O k***a. Trzymać się, za rękę się trzymamy. Co to jest? Nie wiem. Tato. Chyba tato ci teraz wziąłeś. Czekaj. Człowieku, jedźmy tu, proszę. No, a! Co to robi martwy człowiek? Proszę cię, tato, idźmy stąd. Idziemy, wychodzimy, dzieci. Tu jest ten włas. Cholera, źle poszliśmy. Kto szedł? Tato? Za mnie. Proszę. Ale te dzieciaki są poszyte, widzowie. Vincent, dobry agent. To nie jest śmieszne, naprawdę. Okej, widzowie, mam synę. Dogadani. Mam nadzieję, że już ten agencik poszedł. Chociaż nie, no jego samochód tu jest, fuck. Dobra, jak tak się przetnę z nim trochę, wiecie, to może nie będzie problemu, nie? Dziękuję bardzo w takim razie. Do widzenia. Wszystko dogadane, tak? Tak. Jasne. Miłego użytkowania domu, do widzenia. Dziękuję panu. Dziękujemy. O, Kiro. Ile? 120? Czy coś utargowałaś? 110. O. Nie dało się. Spodobając. No to dycha dla ciebie. O, to super. Za fatygę. Ej, fajne. Małe, przytulne, przyjemne. Kurde, szczerze fajniejsze niż melina moja, w której obecnie mieszkam. A tu co jest? Łazienka, blościanka z lat 30. ty. Jo, a tu zielono. A przynajmniej konsola jest, fajna. Idźmy za ciosem. Są jeszcze jakieś domy do kupienia? Jeszcze widziałam, że są w Grapeseed. Grapeseed? Tak, w Grapeseed. Jedziemy? To za domem. Możemy, no. Dawaj, widzowie. Akiro jest nienormalny. Czy on się zatrzyma? On kupuje nieruchomość za nieruchomością, ale to są dobre inwestycje, no. Zobaczymy te nieruchomości w Grapeseed. Ja pierniczę, ale dziura. Kiedyś tu byłem, straszyłem tak jakiegoś wieśniaka. Ty, ale Apenatom mają. Nieźle. Może taki Apenatom kupię, cholera. Wypraciono. Kiro, na razie kupuj coś innego. Potem się zastanawiamy. Tak, gdzie ten dom? Czekaj, jesteś na miejscu. To jest to? Tutaj chyba, tak, no. Serio? Mogli więcej na znaków. Chociaż no, wiemy gdzie, tak. No, to, ale jest ktoś, żeby pogadać? Chyba tak, tylko nie ci psiak jest trochę szurnięty. O, widzowie, to może się skończyć różnie. Zapraszam na kolejny odcinek Perzeta. Na pewno dowiecie się, jak skończyła się ta wizyta Akiro i Kasuki w tym oto Legendary domu.